Mowę jeszcze o tej współpracy powie nam pan dyrektor Grzegorz Witek. Szanowni Państwo, króciutko. W tym roku mamy zamiar szerzej otworzyć łamy na żużel jako najpopularniejszą dyscyplinę w tym województwie niewątpliwie. I od 2 kwietnia regularnie będzie wraz z magazynowym wydaniem Gazety Lubuskiej ukazywał się tygodnik o tytule Moja Stal, gdzie myślę kibice tutaj z północnej części województwa, kibice Stali Gorzów będą mieli szczególny pakiet informacji tych gorących, ciekawych, prosto z klubu, bo to będzie redagowane razem z klubem i traktujemy to jako nasz taki skromny wkład tutaj w wysiłki promocyjne klubu dotyczące tej dyscypliny i mam nadzieję, że trafimy też w gusta i oczekiwania kibiców Stali Gorzów, a jednocześnie życzymy samych sukcesów drużynie w tym roku, mając nadzieję jako gazeta tutaj silnie, ta lokalna i regionalna na sukces. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję panie dyrektorze, że doszło do tej współpracy, bo uważam osobiście, że Gorzów i ta część naszego województwa żyje bardzo mocno klubem. Bardzo dziękuję za rzetelne informowanie o tym wszystkim, co Stal robi. Cieszę się bardzo, że robimy jeszcze krok lub dwa do przodu, dlatego że państwa nakład jest znaczącym nakładem, który jest decydentem, można powiedzieć, jeżeli chodzi o informacje w naszym mieście, w naszym województwie, części północnej i południowej. I nie ukrywam, że z wielką radością się cieszę, że doszło do naszej współpracy. Na razie ten młody człowiek bardzo rzetelnie relacjonuje to wszystko, co robimy i to, co chcemy jeszcze zrobić. Mam nadzieję, że będziemy pisali o tylko radosnych zdarzeniach, bo to, co, jak ja nazywam, nieradosne już mamy chyba za sobą. Tak mi się wydaje. Też mam taką nadzieję. Panie dyrektorze, czuję się wyróżniony, zaszczycony, że mogę podpisać. Tak jak pan prezes musi mieć sponsorów, żeby to działało, tak samo my musimy. Więc to jest także dla nas ogromne przedsięwzięcie. Powiem, że nie podjęłabym się tej decyzji, bym nie wierzyła w to, mimo że jestem kobietą. Natomiast ukłon w stronę pana prezesa i Stali Gorzów, że wyszła z propozycją dla swoich mieszkańców, swoich czytelników, a nie tak, nie tylko, bo tak jak pan tu wspomniał, Szczecin, Poznań, Stal Gorzów postanowiła wystawić swoje bilety na wszelkie imprezy z rabatem 50% na naszej stronie Sweet Deala, który to jest nasza strona w mediach regionalnych, na portalu internetowym, który istnieje od początku tego roku. Na tym portalu sprzedajemy wszelkie usługi, wszelkie produkty z rabatem do 70%. I każda firma daje nam jakieś swoje oferty w jakiejś liczbie. Tak samo Stal Gorzów postanowiła na wszystkie swoje imprezy. Oczywiście Państwo o tym mogą przeczytać w gazecie. Kiedy? To proszę czytać gazetę, ponieważ na trzeciej stronie Gazety Lubuskiej zawsze ukazuje się taka informacja, jaki produkt tego dnia mamy i go sprzedajemy przez stronę internetową przez nasz portal. Każdy mieszkaniec Gorzowa i nie tylko mieszkaniec Gorzowa będzie mógł wejść na tą stronę i kupić sobie bilet z 50% rabatem. I chyba to jest największy prezent dla mieszkańców, dla czytelników naszych i ukłon w stronę tutaj pana prezesa i wszystkich. I wydaje mi się, że jeżeli robić, to robić dobrze. Jeżeli mamy zrobić gazetę, to dobrze. Jeżeli mamy sprzedać te bilety i zapełnić stadion, żeby zawsze był pełny i dla tych wszystkich kibiców, którzy są już kibicami, żeby mogli przyjść z całą rodziną, a żeby mogli przyjść na wszystkie imprezy, nie na 50%, to tylko trzeba podziękować Stali Gorzów. Panie dyrektorze, współpraca między Gazetą Lubuską a Stalą Gorzów układała się na przestrzeni ostatnich lat, można to nazwać
różnie, tak? Natomiast w tej chwili doszło do zbliżenia stanowisk, doszło do zbliżenia dwóch marek. Jak pan myśli, jakie będą korzyści dla czytelników Gazety Lubuskiej, jakie będą korzyści przede wszystkim dla kibiców Stali Gorzów z tej współpracy? Ten czas, o którym pan wspomniał, to na pewno, myślę, należy już teraz do historii. Ja żałuję, że w ogóle taki okres był, jeśli chodzi o Gazetę Lubuską i Stal Gorzów. Jakie korzyści? Ja myślę, dosyć oczywiste. To znaczy większa obecność, szersza, w większym wymiarze treści dotyczących Stali Gorzów na łamach Gazety Lubuskiej. W najlepszym, najsilniejszym wydaniu magazynowym, sobotnim, o największym czytelnictwie. Ja myślę, że to będą informacje ekskluzywne, ciekawe, gorące. Czyli wszystko to, czego zagorzały kibic Stali szuka. Chcemy im to dać. Chcemy im to dać i cieszymy się, że udało nam się doprowadzić do podpisania tej umowy. Dodatkowo nasz serwis zakupów grupowych Sweet Deal będzie miał fajne oferty dotyczące sprzedaży biletów dla kibiców. Także no, tylko się cieszyć. Myślę, że to będzie dobra współpraca z korzyścią dla obydwu stron. Dla kibiców przede wszystkim. Panie prezesie, nawet dyrektor zarządzający Gazety Lubuskiej przyznał, że te relacje, które do tej pory panowały między klubem Stal Gorzów a Gazetą Lubuską, nie były wzorcowe, ale liczy na to, że to się zmieni. Pan także ma takie nadzieje? Ja uważam tak, że nie ma ludzi nieomylnych. Jeżeli nawet jakieś głupstwo zostało popełnione w minionym czasie po jednej lub po drugiej stronie, myślę, że już nie powinno być miejsca. Uważam, że Gazeta Lubuska jest gazetą, ja to powtarzam wszędzie i na różnych miejscach i forach. Ja się nauczyłem czytać jako sześciolatek na obecnej Lubuskiej. Kiedyś ona się chyba nazywała, jeżeli dobrze pamiętam, Zielonogórska. Mam do tej gazety sentyment. I dlatego jak mnie tam ktoś próbował zranić, dlatego podwójnie przeżywałem. Już dawno zapomniałem. Ja jestem człowiekiem, który zapomina bardzo szybko takie rzeczy. Bardzo się cieszę, że doszło do tej sytuacji, dlatego że Gazeta Lubuska póki co, jeżeli chodzi nie tylko o dyscyplinę sportu, mogę tylko powiedzieć tyle, jest numer jeden i długo, długo będzie numer jeden. Tu były różne próby, różne świerszczyki powstawały. Trzeba powiedzieć, że Gazeta Lubuska nadal jest numer jeden i widząc po takim zawodowym podejściu, będzie przez lata numer jeden. Czyli co, łączymy dwie silne marki po to, żeby powstał świetny produkt? Łączymy dwie silne marki. Ja uważam, że tak jak szereg osób dotychczas mówiło, że ten nasz program w trójce w telewizji publicznej wokół Stali był świetnym, udanym. Jest to drugi krok, który robimy PR-owski. Zresztą nie mamy nic do ukrycia. Zawsze żeśmy pokazywali to, co jest najistotniejsze w naszym klubie. Pokazywaliśmy życie w naszym klubie. My mamy wszystko pootwierane, nic nie chowamy pod stół. Mamy prawo się i cieszyć, ale trochę też i chełpić, i pokazywać, i współpracować po to, żeby kibic, który rano idzie, kupuje gazetę lubuską, wiedział o tym, że to, co chciałby wiedzieć wszystko o naszym klubie, nie musi nawet zaglądać na stronę internetową, będzie w Lubuskiej.